tymianek lekarstwem na kaszelity erdzik, w baciwoci lecznicze i pielgnacyjne tymianku. Tymianek lekarstwem na kaszelity erdzik, w baciwoci lecznicze i pielgnacyjne tymianku. Tymianek ma w baciwoci przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, dlatego jest CZ100SK badnikiem nie tylko preparatów na erdzik, lecz tak kreska syropów na kaszel. Jednak stosowanie tymianku bez umiaru mo kreska si źle skoczy, ponieważ kreska zawarty w nim tymol, z pokreska ty w większej ilości, jest trójcy. Sprawdź w baciwoci lecznicze i pielgnacyjne tymianku i dowiedz się, kiedy zachowa ostro kreska no podczas jego stosowania. Tymianek pospolity, Thymus vulgaris, to ziobo pochodzące z krajów basenu Morza Śródziemnego. Obecnie jest uprawiany w wielu państwach Europy i Ameryki, jak również kreska w Polsce, gdzie kwitnie od czerwca do lipca. Ziele tymianku zawiera olejek eteryczny w ilości do 3,5, niekiedy nawet do 5,4. W olejku znajduje się 20-50 pochodnych fenolowych, tymolu i karwakrolu, ponadto cyneol, cymen, plus minus pinen, linalol, octan linalolu, borneol i octan bornylu. Oprócz tego znaleziono w zielu do 10 garbników, kwasy polifenolowe, jak kawowy i chlorogenowy, zwiski trójterpenowe, m.in. kwas ursolowy i oleanolowy, flawonoidy, m.in. luteolin i apigenin oraz ich glikozydy, gorycze, saponiny i sole mineralne ze znacznej ilości litu. Tymianek. W baciwoci lecznicze tymianek skutecznie wspomaga prac układu oddechowego. Tymianek ma działanie przeciwbakteryjne i aseptyczne, dlatego skutecznie łagodzi infekcje gardła i jamy ustnej. Działa tak kreska wykrztunie i rozkurczowo, te w baciwo wykorzystano w celu wyrobu syropów na kaszel suchy i mokry. Układu pokarmowego preparaty na bazie tymianku stosowane jest w celu leczenia nie kreska tu kreska optka, bagodzenia podra kreska nionych jelit i dolegliwości wtrobowych. Ponadto wykazuje działanie przeciwzapalne, ponieważ kreska bagodzi bóle reumatyczne, EZTS, otka kreska kanabyzbowe bagodzi stany zapalne pochwy. Tymianek, warto ci od kreska lwcze. Tymianek w stogie zawiera 101 kilokalorii, oraz witaminy. Witamina A, beta-karoten, witamina B2, ryboflawina, niacyna, witamina B6, kwas foliowy, witamina C. Potas 609 mg, wapń 405 mg, fosfor 106 mg, magnez 160 mg, kreska elazo 17, 4 mg cynk 1, 6 mg mangan 1. Tymol, miertelna trucizna du kreska dawki i zbyt CZ100 powtarzane dawki lecznicze wycigów z ziela tymianku powoduj nudności, wymioty, zapalenie kreska optka, a nawet biabkomocz. Ci kreska sze objawy obserwowano po nieostro kreskanym, doustnym przyjmowaniu olejku tymiankowego. Tymol działa jeszcze silniej i mokreska nawet spowodowa zatrucie, miertelne. Tymol, jeden z olejków eterycznych tymianku, to związek chemiczny nale kreska cydoterpenów. Z pokreska ty w większej ilości jest trójcy i mokreska doprowadzi do uszkodzenia wtroby, nerek, serca i orodkowego układu nerwowego,
a w konsekwencji do śmierci. Najbardziej niebezpieczne jest przedawkowanie olejku tymiankowego, który w DUKRES-KEI-CZ/CZK bada systemolu. Najczystszymi objawami zatrucia są wymioty, nudno ci, zapalenie kreska optka i problemy z oddychaniem. Tymianek w ci kreska y za kreska lwanie tymianków w bardzo du kreska ych ilociach lub stosowanie oleju tymiankowego mo kreska emie negatywny wp byw na rozwój pebodu, ponieważ kreska w okresie ci kreska y mo kreska e stymulowa macic do skurczów. Tymianek, zastosowanie w kosmetyce tymianek dziaba otka kreska ajco, przeciwzapalnie i oczyszczajco na skór, dlatego jest SK badnikiem wielu kosmetyków przeznaczonych do pielgnacji cery tebustej i TR dzikowej. Wycik z tymianku jest pomocny w leczeniu bupie kreska u, oraz nadmiernego przedbłuszczania siwbosów. W popczeniu z innymi ziobami, np. z rozmarynem, stanowi pebukang przeznaczony do wbosów przedbłuszczających si. Tymianek jest SK badnikiem wielu ziobowych past do zbów, ponieważ kreska regeneruje uszkodzone dziezba. Tymianek, podstawowa przyprawa w kuchni tymianek charakteryzuje si gorzkawym smakiem i bardzo aromatycznym zapachem. Przyprawia się nim najczęściej dania z dziczyzny i drobiu oraz dania rybne. Najlepiej komponuje się z natk pietruszki, czosnkiem, cebuli liciem laurowym. Nie powinno się go beczy z majerankiem.